Dzień dobry, cześć i czołem, ja jestem Luxor, a to jest kolejny odcinek z waszej ulubionej gry o budowaniu miasta, czyli Cities Skylines, i przed wami miasto Looktown i wschód słońca, ponieważ właśnie rozpoczyna się nowy dzień w naszym mieście. Oznacza to zgaszenie świateł przez mieszkańców właściwie we wszystkich budynkach, które widzicie. I to jest panoramia Looktown. Ogromna, prawda? Ale to jest na razie pikuś. Dlaczego? Ponieważ w dzisiejszym odcinku będziemy poszerzać horyzonty Looktown, a bardziej analizować, jak bardzo będziemy mogli poszerzać je od następnego odcinka, ponieważ zainstalowałem modyfikację, dzięki której możemy teraz na całej mapie, całej jej powierzchni, bo już niestety większa nie jest, jakieś dziwne paski tu są, być może jakiś bug związany z możliwym, niemożliwym odblokowaniem mapy. Tak czy inaczej, na całej mapie możemy teraz się budować i wydaje mi się, że raczej nie uda nam się całej mapy zapełnić, bo prędzej nam się znudzi budowa miasta na całej mapie, ale wydaje mi się, że mniej więcej wystarczy nam teraz miejsca na wszystko. To, o czym mówiłem, że chcielibyśmy zrobić, czyli na przykład te metro i te inne transporty publiczno-kolejowe tu pod ziemią, no to wszystko będziemy mogli zrobić, ale od kolejnego odcinka. Bo dzisiaj chcę przynajmniej trochę dróg pociągnąć, zrobić jakieś skrzyżowania w miejscach, gdzie ich brakuje i ewentualnie no jeszcze tutaj te niektóre potrzeby tym mieszkańcom wyrównać, bo budowa kolejnego, można powiedzieć tutaj, dzielnicy, o kolejnej dzielnicy może być trochę katastrofalna w skutkach. Warto również doposażyć się w razie, nie ma takiej potrzeby, chciałem powiedzieć, że w razie jakby była potrzebna jakaś woda, czy coś takiego, ale nie ma takiej potrzeby. No i też tutaj osiedlimy te miejsca, co Państwo widzą, aczkolwiek jak widać zapotrzebowania na ludziów zbyt wiele nie ma, no to po prostu posadzimy sobie już nawet teraz na wstępie tutaj kolejne miejsca biznesowo, hotelowo, takie wiecie, takie rzeczy. Tuż też trochę biurowców, żeby ten przemysł miał miejsce i sprawdźmy, czy to wszystko się mieści tak w Lukturusie. Bardzo dobrze. Nie mam pomysłu, co możemy budować dalej w Lukturusie, ale wydaje mi się, że możemy go teraz troszeczkę pociągnąć do góry. No bo w końcu mamy teraz mnóstwo miejsca. Działka nieograniczona. I aż teraz tak sobie myślę, kurczę, ale tu jest dużo miejsca, no przecież ja teraz mogę zrobić wszystko. Na przykład, czekajcie, w sumie mogę to zrobić. Tu gdzieś była linia kolejowa. No tutaj była. No to możemy teraz sobie ładnie ją połączyć gdzieś, nawet nie wiem gdzie. Gdzieś tutaj może jakaś biegnie samotna linia, do której można byłoby się podłączyć. Dobre pytanie. Można teraz zrobić wszystko. Komunikację kolejową i kurde, gadam i nie wiem za co się zabrać. Tyle możliwości. Dlatego chciałem w tym odcinku głównie skupić się na takich luźnych rzeczach, żebym na kolejny odcinek wiedział, co mam robić. Samolot. No i te agencje ubezpieczeniowe. Zresztą to jedno to jest zakład ubezpieczeń, a druga to jest sieć komórkowa. I ktoś tam w komentarzach pisał, że to w jakichś Star Warsach było AT-AT czy coś takiego. No to nie wiem, ja się nie znam i nie oglądam filmów. Tak więc myślę, że dzisiaj na spokojnie troszeczkę za miastowo górnego. To jest dobre rozwiązanie, zwłaszcza, że tutaj mamy drogę do połączenia. I nią się teraz zajmiemy. To tak, ona jest ta najszersza, więc nie ma problemu. I moim zdaniem dobrze byłoby ją, o jej tu są tory, podłączyć tą drogę do autostrady. Bo może być tak, że będą tu korki zbyt duże. Większość ludzi na przykład by chciała przejechać tędy, tu na dół, do tej strefy i w ogóle tu takie zjazdy mogłyby być dość fajne. To mogłoby się przydać. Ewentualnie zrobimy własnoręczne zjazdy, ale tutaj mało miejsca na takie rzeczy, więc trzeba będzie się chyba troszeczkę namęczyć, bo koniczyna drogowa się raczej nie zmieści. Chociaż, no nie, no zmieści się, ale nie zmieści się, bo by musiała... Nie, to zrujnowałoby się praktycznie wszystko, co tu budowałem. A tego to ja nie chcę. Chociaż... Nie, no zrobimy. Dobra, to stop. Okej, plan jest następujący. Musimy wyburzyć tą całą tutaj drogę, która się znajduje w tym miejscu. Niestety będą straty troszeczkę, ale to przeżyjemy. Szybkie zamknięcie drogi. Szybka sprawa. Okej, w tym miejscu wybudujemy sobie koniczynę drogową, o ile to się oczywiście uda, bo na razie nie zanosi się na to. Jeszcze możemy tak zrobić. Tej drogi tutaj trochę usunąć. Tej również tutaj trochę usunąć. W końcu możemy, tak? Bo już nie ma żadnych ograniczeń. Ludzie się cieszą, nie wiem nawet z czego, bo nie ma drogi. Taką wielką bym chciał gdzieś władować w końcu. No dobra. Tu coś stoi. Czy to jest istotne? To jest... O nie, to nie może tu być. Niech to jest... Tu ktoś umarł, to tutaj może stać. A co jest? Zajęte przez co? A, tu jest straż pożarna. Ale
Tu mogę. Tam ktoś umarł, to tu może być. Dobrze. Miejsca mam już wystarczająco. Kolejne zjazdy, konieczyny drogowe i tak dalej. Problem zacznie się prawdopodobnie lada moment, ale jeszcze go nie ma. Moment. Czekajcie, coś tu jeszcze mnie blokuje. To mnie blokuje. Może nie będę musiał burzyć zbyt wiele. Wychodzi na to, że nawet wcale nie będę musiał. Prawdopodobnie tak będzie. Okej. To niech będzie ładnie, równo. No chyba się zmieścimy. Najwyżej usuniemy. Zrobione. Dobra. Kurde. Jak to wygląda. I tutaj oczywiście ta gruba droga chyba była. To jest trzypasmowa. No dobrze, to ta gruba droga. No i ona powinna mniej więcej tak ona sobie wyjść. Tu też można cofnąć oczywiście. W drugą stronę to można cofnąć tu. I tej drogi można troszeczkę tutaj więcej dobudować. To nie jest problem, tylko teraz trzeba. To jest trzypasmowa autostrada. No to tego trzypasmowego autostrady trzeba podłączyć w oczywisty sposób do tej drogi. W przeciwnym kierunku również wypadałoby to zrobić. No i powstaje nam trochę mniej równy taki odcinek. Wydaje mi się, że można byłoby to zrobić trochę bardziej porządnie. Czyli jak? Czyli tak, że podłącz się normalnie. No kurde. Chciałbym tak jakoś... Dobra, nie ma znaczenia, i tak się źle podłączy. No dobra, jest znośnie, tylko w drugim kierunku to trzeba zrobić. No dobrze, jak widzicie, wygląda całkiem soczyście. To można jeszcze w razie czego zmodyfikować. Tu miałem chyba jakieś światła porobione. One już są nieaktualne. W ogóle tu trzeba pousuwać światła, bo te są już niepotrzebne tutaj. Dokładnie tak. I zaraz kilka zasad drogowych zrobimy tutaj, ale na razie takiej potrzeby nie ma. Jak z tą drogą? Czy ona jest więcej pasmowa? No nie, więc nie ma tutaj się zbytnio użalać nad tym, aczkolwiek wypadałoby autostradę Tadeusz usunąć i tą również. Dlaczego ona nazywa się inaczej, mimo tego, że biegnie podobną drogą? Nie mam pojęcia. Wiem natomiast tyle, że bardzo pięknie się to tutaj podłączyło. No, perfekcyjnie. Natomiast tu będzie większy problem. Tu może być dość duży problem. Znaczy duży, nie duży, ale trzeba będzie trochę więcej drogi usunąć. Korzyść dla mieszkańców może, będą się cieszyć z tego powodu. Nie mam zielonego pojęcia, czy im się to podoba, czy nie, ale moim zdaniem mnie by się to nie podobało. Przez chwilę nie można byłoby nigdzie jeździć. W ogóle byłaby katastrofa. I tutaj taki płynny przejazd. O, bardzo dobrze. No i podobną zasadą zrobimy sobie tutaj w tą stronę drogę. Mniej więcej tak samo. No tutaj to tak myślę, że moglibyśmy to na wprost zrobić. Też nie wchodzi w grę, bo tutaj się to tak lekko skręca. No to lekko skręca. To niech się lekko skręca, ale dotąd. O, będzie tak ładnie tutaj równo chyba. Wcale nie jest równo. Beznadziejnie. To może zrobimy to w drugą stronę. Tak jak robiłem tamtą drogę. O, tak będzie dobrze. Nie, to wygląda fatalnie. To co nim pozostaje. Pozostaje mi zrobić takie głupie łączenie. To też nie zda egzaminu. No to tak jak przed chwilą zrobiłem i tyle. No, podłączyć to tutaj, no tak wygląda jak wygląda, to tylko autostraden. Tu usunąć kilka kawałków, tutaj zrobić tak. I lekki skręt, ojej, coś nie pasuje. Może troszeczkę do przodu. O, teraz będzie dobrze. O, co wygląda strasznie. Ludzie będą narzekać na to, że jakość dróg w mieście Luktown jest strasznie zła. Tak być nie może. Budowa autostrady musi być bardzo porządna i zadbana. Choć nie wygląda to w tym miejscu... Nie, nie, jest źle, jest dobrze. To są tylko drogi, nikt nie będzie zwracać na to uwagi. No i teraz tutaj łączenie. Wyjazdy, zjazdy i przyjazdy. No to tutaj troszeczkę możemy chyba tej drogi... Nie, nie musimy wcale. Możemy tutaj tak już zrobić, że... Tą najgrubszą, no to powstaje kolejne skrzyżowanie. A może unikniemy tego? Możemy. W bardzo prosty sposób, o ile to się uda. Rondo nie będzie nam tu potrzebne, nawet nie się nie zmieści się, no chociaż się zmieści. Nie potrzebujemy tu ronda. Możemy zrobić to w następujący sposób. Troszeczkę drogi do przodu. Tej również, ale my ją odwrócimy, bo ona jest w tym kierunku. A, co do kierunków. Na ostatnim odcinku ktoś dobrze zauważył, że tutaj są drogi bardzo źle zrobione. Te drogi są już nieaktualne i ich już nie ma, więc proszę nie zwracać na nim uwagi. Tak więc wracamy do budowy dalej tej drogi. Tutaj myślałem zrobić zjazdy-wjazdy. Jak to możliwe, że zrobię zjazdy-wjazdy? No, nie będzie zbyt trudnego. Po prostu sobie zrobimy takie cudo.
Czy to wygląda w miarę legitnie? Moim zdaniem słabo, ale to jeszcze można ulepszyć. Na pewno będziemy to robić. Póki co tą drogę, która tu biegnie, trzeba troszeczkę jeszcze pociągnąć dalej. Być może... O kurde, daleko się ciągnie. Dotąd. Na razie więcej nie potrzebuję. Dalej sobie będę rozmyślać, co z nią zrobić. Na początek teraz tak. Żeby uniknąć kolizji niepotrzebnych, to będzie iść do góry na 9 metrów. Następnie skręci sobie nad tą drogą, tam coś nie bardzo ze mną współpracuje. Woli się podłączyć tam, tak? Bo miejsce jest już zajęte. Dlaczego niby jest zajęte? Co, do góry mam się bardziej dać? Nie, no prawdopodobnie po prostu... Ej, ja tylko żartowałem z tym do góry. 12 wystarczy. No dobrze, powiedzmy, że tak, o, tu sobie skręci. No i już teraz się udało, no i to w dół. Wygląda koszmarnie to, ale to poprawimy. Wiemy, o co chodzi, prawda? Więc zróbmy to teraz, tylko że w drugim kierunku. O. Tu się będzie to kłócić jeszcze, momencik. Bo tu są wjazdy. Wjazdy, zjazdy. No to też się jakoś trzeba połączyć. To stąd będą zjeżdżać z autostrady. Oni mogliby na przykład mieć chęć zjeżdżać o tutaj. Mogliby również chęć zjeżdżać o gdzieś w drugą stronę. Droga nam na to nie pozwala. No tak czy siak, no chcieliby sobie zjeżdżać. Chociaż nie wygląda to źle. Nie, to wygląda fatalnie. To nie może tutaj być. Zróbmy po prostu zwykłe skrzyżowanie. I tak na razie nikt nie będzie tędy jeździł. Najwyżej w miarę możliwości poprzecie mój pomysł, powiecie, czy to, co próbowałem zrobić, było w miarę okej, czy nie, no, tyle w temacie. Teraz jakby to tutaj, no normalnie, no jakby to tutaj, no zwyczajnie bierzesz sobie trójpasmową i łączysz sobie tą z tą, a tą z tą. No i powstaje nawet taki ładny, symetryczny tutaj przejazd. Oczywiście pozbawimy go trochę sygnalizacji świetlnej. No i na razie rządzi tutaj totalne bezprawie, ale zaraz tego unikniemy, o ile nie zapomnę, a raczej zapomnę, to może zrobię to już teraz. Stąd jak jedziesz, nie, to nie tutaj. Stąd jak jedziesz, to tylko zawracasz. Stąd jak jedziesz, pchaj się tu albo tu, już koniec decyzji. A tu jak jedziesz, to albo tu, albo tu. Dlaczego? Bo jak już będziesz tutaj, o, to tym jednym pasem tylko możesz skręcić. Ten drugi już jest na skręt... Może być tu. I ten może być tutaj. A tym masz nawet dobry wybór, bo możesz wybrać te dwa. No to już bezprawia nie ma. Tutaj tak samo. Tylko ten jeden pas, bo tutaj już jedziesz do przodu. I jeszcze lepiej by było, jakbyś jechał w miarę możliwości tym pasem, bo tam ludzie zjeżdżają. Nie podoba mi się, że tak dużo pasów jest do zjazdu. No nie będą szaleć za bardzo. Trzeba to zmodyfikować. Źle. Jest bardzo źle. Zmniejszmy liczbę pasów. Ich tu jest za dużo. Może na przykład do takiej ilości. To już jest bardziej bezpieczne. W końcu trzy pasy, tak? To już jest bardziej bezpieczne. I tutaj. No wiadomo, zasada ta sama. Na szczęście za dużo nie zrobiliśmy. No i tutaj będziesz mógł tak jechać, a tym będziesz mógł tak jechać. Bardzo dobrze. Tutaj tak. Tutaj... Czy powinni móc skręcać na autostradę? Powiedzmy, że mogą, bo tutaj możecie jechać sobie... Tu i tu, a tu możecie jechać tutaj. Ale plątanina, ale na razie jest jeszcze w miarę logiczne i spójne, chyba. No to powiedzmy, że... Dokąd ja ich prowadzę? Aha, rozumiem, wy chcecie tutaj ten... No to macie też, możecie wjeżdżać. No a tutaj no to samo, tylko że w drugą stronę. Trochę niepotrzebnie tam tych za dużo kresek dodaję w niektórych miejscach, ale już niech będzie. Jeszcze jedną rzecz chciałem zrobić, ona była bardzo ważna. Ale zapomniałem. Nie, jest dobrze, bardzo dobrze jest raczej. No to tutaj też, tylko jeden pas na zjazd. Żadnego jeżdżenia pod prąd. Chyba dobrze, o niczym nie zapomniałem. Jeżeli tak było, no to napiszcie w komentarzach, że jest bardzo źle. O kurde. Bardzo niedobrze to wygląda to tutaj. Ale to zaraz przejdzie. Teraz tutaj. No, podobna sytuacja, że zmniejszymy sobie drogę do tych mniej pasowych dróżek. O, teraz swoje prawa tutaj porobimy również. To może tak. Na początek. Tylko z tego pasa możecie zawracać tutaj. Możecie jechać tak. Tutaj tylko i wyłącznie na prawy, ale jeżeli już jesteś na prawym, no to możesz... Czy ja odblokowałem... Tak, odblokowałem znikanie pojazdów. Niepotrzebnie zupełnie.
Tutaj tylko i wyłącznie skręcasz, a tutaj też, ale już na te pasy. Tamte pozostawcie tubylcom, którzy jeżdżą tu na co dzień. No i tutaj też podobna zasada. Nie pchać się na pas, jak nie ma takiej potrzeby. Jedźcie swoimi pasami. Z tej strony również. Jedziesz w lewo, a tu jedziesz prosto. To chyba oczywiste. Też nie ma żadnego zmieniania pasu w tym miejscu, tak więc dobrze. Tu jeden wolny jest pas, taki bardzo wolny. To może tak zrobimy, że możecie sobie wybrać, na którym możecie sobie skręcić. To już jest w ogóle cud. Sądzę, że ty już tak więcej nie będziesz robić. I wydaje mi się, że sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Znikają samochody. Może tak zróbmy. O, teraz jest dobrze. No i się udało. Właściwie jeden z tych celów, który chciałem zrobić, jest ok. Ludzie naprawdę podobniej będą z tego korzystać, najprawdopodobniej. Plątanina słowna. Ok, no to teraz tak. Tu mamy też jakiś przejazd, robiłem, nie dokończyłem tego. A nadal w ogóle nie połączyłem tej drogi. Z czym ja ją połączę? Tutaj z autostradem zrobię jakiś zjazd, czy co? A może pod ziemią, tu, bo tu też biegnie droga. O, to nie głupi pomysł, ale to głupi pomysł, bo... Nie mam pomysłu, jak to dalej będzie. To może tutaj, zajmijmy się tą strefą. Tutaj były ładne dróżki z drzewami. Dobrze, to będzie dalej. Tylko tu w ogóle pagórki są duże. To bardzo taka dzielnica, można powiedzieć, byłaby na... Jakieś takie, nie wiem... Dokąd ta droga prowadzi? A tutaj. No to można tu zrobić przejazd. O, ludzie będą sobie mieszkać na pagórkach. Tą drogę można podłączyć. Bardzo nierówno to wygląda, nie podoba mi się to. To może niech będzie taki płynny skręt. No a zaś tutaj nie będzie płynny. To niedobrze. To trzeba tak zrobić. Tu kawałek prosto, a tu może... Kawałek skręcać i się łączyć. To dalej nie jest równe, dalej jest brzydkie. Nie podoba mi się to. Ulica jaka? Ulica Tobiasz. Bardzo fajnej ulicy, jakby imieniem, kurczę. Pewno są tutaj tacy widzowie, którzy mają na imię Tobiasz, albo zaraz. Bulwar to nie. Autostrada Wiktora. No Wiktora to na pewno jakiś Wiktor tutaj. Baran, no, to nie wiem, Robak. Most Robak. Co tu jeszcze jest? Most Piotrkowska. Most Teodor. O, Teodor na pewno jakiś mnie ogląda. To tak mi się wydaje, że na pewno. No nie wiem, strzelam, bo może tak, a może nie. No akurat nie znam nikogo. Żadnego Teodora nie znam, ale tak sobie mówię. Dobrze, to pójdziemy na łatwiznę w takim razie. Zróbmy to tak. No i ładnie wygląda. Wcale nie wygląda ładnie. To może teraz tak, ponieważ to będą miejsca mieszkalne, hala, autostrada, będzie generować hałas. Nie jest źle, mogą tu mieszkać. To tak, w miarę możliwości tu jest tak, tu jest górka, a zróbmy sobie takie zintegrowanie z tą górą, że niby ona tu jest i niech sobie będzie, żebyśmy jej nie psuli. To całkiem dobra myśl. To tak, tutaj trochę drogi. Halo, podłącz się. Bardzo dobrze. No to ta droga, niech ona sobie tutaj skręca ładnie. O, 90 niech zrobi. O, za blisko autostrady. Tu będą już narzekać, że ich jest. Za głośno! Za głośno, proszę tak nie blisko nie budować, za głośno. A tutaj nie mogę? To może trochę do przodu. O tyle, o. To już będzie adekwatne. O. Nie mogę. On na siłę chce, żebym się tutaj... Dobrze. To dla dobra mieszkańców w takim razie. I tutaj jest ta śmieszna górka. To niech ta droga biegnie sobie. O tak. Zawijasek zrobimy. O, niech sobie taka łagodna dróżka biegnie. Tu będą żyli ludzie. W spokojnych dzielnicach. Jeszcze nie wiem jakich. I w sumie tu może skręcać jakieś skrzyżowanie między dzielnicowe. Nie wiem w sumie. Też jakaś prosta droga może stąd wyjść. Słabo to wygląda. Może lepiej, nie? Ale łączenie tu może być na przykład... O! O! Noc idzie w ogóle w grze. Tutaj żadnego łączenia nie, ale może tutaj jakaś droga pobiegnie. O, tak na wprost i o! O! Bardzo dobrze. Wygląda to jak w jakichś Chinach. Tam też takie drogi są w ogóle znikąd wyciągnięte. O, a tu możemy sobie zrobić... Zaraz. Możemy sobie tu zrobić taką małą dróżkę. Albo nawet nie. Możemy sobie tu zrobić
taką bardzo małą dróżkę i obok parki poustawiać. O, bardzo dobrze. O, i tak to połączyć razem ze sobą. O, to cały czas takie. O, tutaj będą parki. Jeden park, ogród japoński. Brak podłączek. Gdzie nie macie? A, no park. No to kurde, nie strasz mnie. Co tu jeszcze możemy wam postawić? Tego jeszcze nigdzie. Plac Paradoks. Chyba to już gdzieś stawiałem, nie wiem w sumie. O, tu się mieści. O, macie drugi park. Kolejny zresztą. Dobrze. Tu się trochę przestrzeń marnuje, ale nie wiem, czy jest sens coś tutaj stawiać. No, jest sobie przestrzeń, no. W sumie to mogę porobić jakieś ścieżki śmieszne. Na przykład tutaj się zacznie. I tak będą... Prawdopodobnie i tak będą korzystać z tych ścieżek jako, nie wiem, głównego transportu, więc będzie śmiesznie. Zróbmy tutaj rozpoczęcie. Nie mogę. Dlaczego? Mogę, panie! Anarchia i w drogę. Przecież tutaj nie... No pewnie, że... No kurde, chcieli mnie oszukać. Banda decydentów. Dobrze, to tak. Na 12 metrów. Mniej więcej tutaj. Będzie bardzo dobrze. Technicznie sobie przejdzie taka dróżka. Ale halo, nie łącz się tam. A, bez anarchii. O, już się nie chce łączyć. A tu się możesz połączyć. O. I niech sobie taka dróżka tutaj zejdzie w dół. Czy ona może przejść jeszcze... Nie, ona już nie przejdzie tutaj. Znaczy, nie jest wysoko właściwie. Mogą na rowerach przejeżdżać. Bardzo nierówno to... Nie, w sumie nie jest źle. Dobra. Chciałem powiedzieć, że bardzo nierówno to wygląda, ale... To już nie ma znaczenia. Tu coś jeszcze jest. Tu się jeszcze nie wybudowali. Mam taką chęć to wszystko połączyć. A, zróbmy. Dróżki, parki i inne takie... duperelowe rzeczy. O, niech sobie biegnie taka dróżka rowerowa przez środek tego. A tu są halo, linie energetyczne, to nie. No ale może być na 9 metrów do góry. Tu mogą na rowerach przejeżdżać przez to. Nie, bo jest... Co miejsce jest już zajęte? Przez co? Twoja głowa chyba zajmuje tyle miejsca. Budowniczy, nie wiem, w zależności kto tam zlecał budowę tego. Luxor. A, no to kurde. O, leciał samolot, proszę bardzo, pionowo do ziemi. Kolejny gdzieś tu leciał. O, leci też. Czemu tak wolno lecą? Dziwnie, naprawdę. Pionowo do ziemi, no bo do lotniska, no. To może tak, jeszcze raz. Kluczem do sukcesu ładnego parku musi być dobrze wykorzystana przestrzeń. Jeżeli tego nie uzyskamy, to jest słabo. Możemy zrobić... To też słabo wygląda. Ale dobrze, rozwidlenia i tego typu rzeczy, no, dla rowerów, no przecież tylko rowerki będą tu jeździć, tak? No, 12 metrów, dobra, 9. Mieści się, przejedzie? Nie, bo musi być pewno 12, a, bo tu idzie do góry. Ha, a na 9 może być, chociaż mimo wszystko? Nie może być. To co, 12? Sprawdźmy, 12? 12, tak. Dobra, to mamy już jedno tutaj, 12, kurde, metrowe, chyba mile. Dobrze, i tu może sobie zejść na dół, o, tak się podłączyć. A, proszę bardzo. Jak to wygląda? Beznadziejnie. Może tak zróbmy. Wspaniale, naprawdę. No dobra, ścieżki rowerowe. Powiedzmy, że ten odcinek skupia się na budowie ścieżek rowerowych w mieście Luktown. Nie. Poszerzamy horyzonty i koniec. Ścieżkami rowerowymi. Też dobrze. Nie, tu już to źle wygląda. Nie mam pomysłu, jak to w miarę dobrze podłączyć, dlatego... Chyba jestem zdany na... Nie, halo? Jeszcze niekoniecznie. Mogę zrobić tak i mogę zrobić tak. O, ha! Bardzo dobrze. Hu, ha! Jak Johnny Bravo. Okej, czy tu jest łączenie tych stref? Nie bardzo, bo narzekają na brak prądu. A przecież tutaj tak się nic nie buduje. A, bo to dotąd. Hej, ale tu się łączę takim skrawkiem. To w sumie możemy już te linie energetyczne delaytnąć. Bardzo dobrze. Nie są nam potrzebne już. Get out. Tu też posłane są. Na co tu komu to? Tu też, chyba że się nie łączy. Łączy się! No to get out. No, teraz mamy więcej miejsca. Żeby jeszcze drogi przenosiły prąd, to byłoby śmiesznie. A czemu ja prąd kliknąłem? Bo mówiłem o prądzie. No. To teraz tu może. Tak to, bardzo ładnie. No, powiedzmy, że tak. Ale to są ścieżki rowerowe, a nie drogi dla samochodów. Zaraz wykluczymy wszystko. Cały ruch stąd. Czy to przejedzie tędy? Miejsce zajęte. Śmiesz mówić, że mi miejsce zajęte. Pisz sobie ze mnie, zaraz nie będzie zajęte. O, proszę bardzo, już nie jest zajęte. To wygląda bardzo chyba nieschludnie to, co teraz robię, ale to możecie też powiedzieć tam w komentarzach, jak komuś się chce pisać w ogóle. Czy to
dobrze wygląda, czy też nie, czy fajnie, że buduje takie ścieżki rowerowe dla mieszkańców, no bo to jest myślą właściwie o mieszkańcach miasta Luktown. Żeby mogli sobie, o, wsiadnąć na rower, potem tu domy pobuduje, kurde. Wsiadnąć sobie na rower i sobie pomóc popodróżować, o, po takich miejscach, po których zwykły samochód, no, nie musi jeździć. Poza tym, po co mieliby tutaj jeździć samochodami, nie? O, i niech sobie taka dróżka idzie, nie wiem po co tędy akurat, w sumie może sobie, o. O, może sobie tak iść teraz. Ładna dróżka, o. Mam nadzieję, że to skrzyżowań nie porobi jakichś cudownych przez to. W sumie tutaj to już taka mała przesada się robi. A tam co tam. Do góry, 12. Niech idzie, tam jest metro. Będą na rowerach jeździć więcej. Ha, na rowerach. Pewnie, że nie. Wolą przed komputerami siedzieć. No i gotowe. Ciekawe, czy będą korzystać z... Ale zaraz, jaka sygnalizacja świetlna. Po co tu? Po co tu komu sygnalizacja świetna? Teraz trzeba popatrzeć, gdzie są, a gdzie nie są. Tu nie są, tu nie są. Ładny poranek w mieście Luktown. Bardzo mi się tu podoba teraz. Jest ślicznie, cichutko i bardzo przyjemnie. To domki. Tu nie ma. Właściwie to tutaj można zrobić. Nie no, bez przesady. Tak może być. A tutaj... biurowce. Świetnie. Tak może zostać. Tutaj też biurowce. Dużo biurowce. Halo, czy to pociągi mają teraz korki? Czy ja dobrze widzę? No pewno ta, no bo... Może nie, może tak, o. Nie za dużo. Co tu się dzieje? Znowu korki? W związku z czym? Dobrze się czujecie? Czy potrzebujecie dodatkowe pasy? No raczej to wszystko przez tą... Gdzie to jest? Złodziejstwo tutaj się robi w tym budynku? Bardzo niedobrze. A policja nie może przyjechać. Pewno dlatego, bo są też korki na drogach zwykłych. W ogóle to mamy 156 tysięcy mieszkańców. Wiecie, że jak zaczynaliśmy, to było ich 15 tysięcy mniej. Patrzcie, jak dużo ludzi przybyło. Mimo tego, że zwłoczki są wszędzie. A właściwie to możemy sobie już kończyć chyba ten odcinek. Chociaż zaraz. Ale tu walnąłem gafę. Nie podłączyłem drogi w drugą stronę. To momencik. O. O. Teraz będą jeździć. A nie mogli wcześniej. Okej. Tak więc można powiedzieć, że w tym odcinku zrobiliśmy sobie dużo ścieżek rowerowych, a przy okazji rozeznaliśmy się, że... dużo korków. W ciapciągach. I nie wiem, co z tym zrobić. Być może pomoże zamknięcie tego. Ale oni i tak korzystają ze swojego pasu. To może wypadałoby zrobić tylko i wyłącznie dedykowany pas właśnie na to. To dobra myśl, ale nie na ten odcinek, ponieważ w tym odcinku to już wszystko. Jeżeli macie jakieś sugestie do dzisiejszego odcinka, napiszcie w komentarzach, dajcie znać o sobie. Im więcej komentarzy, tym lepiej. Dzięki temu mam co czytać i mam co robić poza filmami. I ogólnie tak jak czasem sobie siedzę, no to właściwie czytam wszystkie komentarze. Czyli praktycznie codziennie, bo cały czas to robię w sumie. Tak więc... to tyle. Dziękuję za obejrzenie, cześć i czołem!